Les agradecemos su paciencia. Las preguntas empezarán en unos instantes. De acuerdo, se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias por venir.
Piłkarze już na rozgrzewce, kibice zapełniają trybuny stadionu. Można wyczuć przedmeczową atmosferę wyczekiwania. Za parę chwil wchodzimy z relacją na żywo z San Mamés Barria. Witamy Państwa ze Stadio San Mamés i liczymy na wspaniałe piłkarskie emocje. Przy mikrofonie na trybunie prasowej specjalnie z myślą, aby umilić Państwu ten piłkarski wieczór, siedzą Dariusz Szwakowski i Jacek Laskowski, oczywiście na komentatorskim stanowisku. Athletic Bilbao zbliży się z FC Barceloną. Nie mogę się doczekać pierwszego gwizdka, Darku. Szykuje nam się ciekawe spotkanie. Juri Bercicze, Muniain, zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Sergio Aguero, świetne wejście, wybornie przewidziane. Widział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Juri Bercicze. Precyzyjnie zagrana piłka, obrona przelobowana i zaskoczona. Ładnie przechwycił piłkę. Dzisiaj po raz pierwszy... wyjdzie na murawę w nowych barwach i wszyscy jesteśmy ciekawi, co pokaże w tym debiucie. Wielu dziennikarzy wskazywało, że klub potrzebuje wzmocnienia w napadzie. Czy on stanowi odpowiedź na te bolączki z przodu? Zobaczymy. Ma na to papiery. Zostawił za sobą trochę boiska. Złe zagranie i Barcelona traci piłkę. Piłka poza linią boczną, za moment wznowią z autu. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Zobaczmy, co zrobi. Pospieszył się z tym wyjściem, spalony. Czyhali na błąd przeciwnika i się opłaciło, przejęli piłkę. Świetnie teraz dostrzegł partnera. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Athletic Bilbao rozpocznie z autu. Kibice Barcelony oglądają to spotkanie z lekką nerwowością. Bo i rywal ma czym zagrozić. Zwycięstwo nie przyjdzie łatwo. Sergio Aguero. Z piłką teraz Coutinho. Atak Barsy. Zobaczmy, co z tego wyniknie. No strzela! Niebywałe, no niebywałe, proszę Państwa. Kapitalnie to wyjął. Wyciągnął się jak struna przy tym strzale i uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Głęboka wrzutka z rzutu rożnego. Oj, zupełnie nie wyszła mu ta główka. Niestety, czy to źle się wybił, czy nie trafił odpowiednio głową. W każdym razie posłał piłkę nie tam, gdzie planował. Nie może teraz stracić. Williams. Ciekawe, jak to rozwiąże. I teraz bardzo ważny przechwyt. Ibai Gomez. Obrońca na posterunku. Raul Garcia.
Williams. Ibai Gomez. I będzie miał szansę. Ależ tam gorąco zrobiło się pod bramką Ter Stegena. Jednak niemiecki bramkarz nie dopuścił do straty gola. Tak, napastnikowi udało się oddać strzał. I gdyby nie jego fantastyczna interwencja, byłby gol. Filipe Coutinho. Wciąż mamy remis, choć mocno naciskają rywali. De Jong. A teraz Coutinho. Z piłką teraz Coutinho. Może zdecydować się na strzał. Nie ma gola. Tak był teraz bliski szczęścia. Dobry pomysł. Ładny plasowany strzał, ale jednak obok bramki. Bardzo wyrównany mecz. Oba zespoły doskonale zabezpieczają tyły. Żaden z rywali nie potrafi wypracować sobie przewagi. Ciekawe, czy doczekamy się bramki. Czy będą prowadzili? No i mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Przy strzale z takiej odległości bramkarz zawsze stoi na straconej pozycji. Może próbować jakichś pajacyków, ale jeśli zawodnik z piłką wie, co robi, to wykończenie jest czystą formalnością. Jeden do zera. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Wyczuł go bezbłędnie. Nie dał się oszukać. Wspaniała obrona. Widać tutaj było jego doświadczenie. Dobrze, wygrał to starcie. A teraz dobre podanie górą. To musi być wyrównanie. Jest gol! Wyrównująca bramka, proszę państwa. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Doceńmy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo! Do przerwy 1-1. Barsa wznowiła grę w drugiej połowie. Raul Garcia. Przeciwnicy przejmują piłkę. Coutinho. Uciekł obrońcom. Yeah! Który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Zobaczmy powtórkę, jak świetnie to rozegrali na jeden kontakt. Golkiper niewiele tutaj mógł uczynić. Rozklepali go 2-1. Koronkowa akcja ofensywna. Przy niewielkiej różnicy bramkowej wystarczy drobny błąd, dlatego nikt nie będzie tutaj spokojnie czekał na rozwój wypadków. Jest 2-1. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Atak Barsy, zobaczmy, co z tego wyniknie. Ma miejsce, aby wrzucić w pole karne. Obrońca odbiera piłkę na skrzydle. Real Madryt potwierdził transfer, o którym było ostatnio bardzo głośno. Taki zawodnik będzie na pewno sporym wzmocnieniem zespołu. Bez względu na kwotę transferu, komuś należą się gratulacje. Nie wiem, czy teraz losy tego spotkania nie odwrócą się o 180 stopni. Wydawało się, że mają...
mecz pod kontrolą, ale teraz do głosu dojdą rywale. Im bliżej końcowego gwizdka, tym trudniej im będzie bronić wyniku. Jeśli nie zdołają, łatwo będzie znaleźć winnego. Obrońca wyjaśnia sytuację. Chwila oddechu. Mają teraz szansę na kontratak. Ma dobrą okazję do strzału. Doskonałe rozegranie tego kontrataku. Po przyjęciu piłki od razu włączyli piąty bieg. Nie pozwolili rywalom wrócić do obrony. Co może dać jedna udana indywidualna akcja? Widzimy, jaka moc drzemie w takich zrywach. Był nie do zatrzymania. Miał miejsce, czas i niezdecydowanych oponentów, którzy nie zdołali go zatrzymać. Wynik 3-1 nie daje gwarancji, jak mówi się w żargonie, dowiezienia zwycięstwa. I obie drużyny dobrze o tym wiedzą. Piłka poza boiskiem. Będziemy mieli aut bramkowy. To jest jego dzień, to jest jego mecz. Wspaniale wszedł w to spotkanie i jest najlepszy w zespole. To prawda. Jak widzimy teraz na ekranach, na prezentowanej graficznej analizie jego strzałów, był bardzo aktywny pod bramką przeciwnika i nieraz już zmusił bramkarza rywali do kapitulacji. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Sergio Aguero. Aguero! Barca strzela, ależ pięknie gol! Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Strata piłki. Williams. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Słyszymy, że wzburzenie trybun utrzymuje się. Fani są niepogodzeni. Ich zdaniem tam była ewidentna jedenastka. No, wygląda na to, że będziemy mieli zmiany. Trener najwyraźniej nie jest zadowolony z gry niektórych zawodników. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Za szybko go odpuścił. Coutinho w pole karne. Wybija piłkę w groźnej sytuacji. Mogą teraz skarcić rywali. Ibai Gomez. Niebezpieczny wślizg. Bramkarz pewnie łapie piłkę. Sądziliśmy, że mecz będzie bardzo zacięty i rzeczywiście tak jest, ale teraz Barcelona całkowicie zdeklasowała rywala. Zgadzam się z decyzją arbitra. Był spalony, wprawdzie minimalny. Prawie udało mu się urwać, ale obrońcy zdołali złapać go na spalonek. Trener wykorzystuje rezerwowego.
złe zagranie i Barcelona traci piłkę. Zbyt głębokie dośrodkowanie, jak widzimy, bramkarz nie miał żadnych problemów z wyłapaniem piłki. Sergio Aguero, Ansu Fati. Ładnie grają, taka klepka w języku piłkarskim. Dobry odbiór na skrzydle. Ostatnie 9 minut meczu przed nami. Mogą ich teraz skontrować. Williams. Łatwo mija pilnującego go obrońcę. Piłka odbija się od słupka, nie będzie z tego gola i wraca do gry. Ależ pudła, wystarczyło tylko trafić w bramkę. Dokładnie, bramka.